There are too many good people dying out there. People, good-blooded people, struggling people, fucking cancer, you know, like fuck that shit. Tematem Malty w roku 2019 będzie wojna i pokój, a w szczególności konflikt. Konflikt jako sytuacja, w której żyjemy na co dzień, która przenika media, a która też dzieje się realnie w postaci konkretnych konfliktów zbrojnych i konfliktów politycznych. Wspólnie z kuratorem, Nastią Moskito, będziemy zastanawiać się nad tym, jak można redefiniować znaczenie konfliktu, w jaki sposób kształtowana jest nasza indywidualna tożsamość, jak każdy z nas definiuje konflikt i próbuje na nowo znaleźć w nim też pewną pozytywną wartość, twórczy potencjał, jakość, która niekoniecznie musi być powiązana z historią czy z polityką, ale bardzo często z indywidualnymi wyborami, których dokonujemy we własnym życiu. I'm Nastia Moskit. Nastia Moskito urodził się w Angolii w 1981 roku. Sam doświadczył wojny domowej, która, można powiedzieć, zdeterminowała jego dzieciństwo i młodość. Obecnie mieszka i pracuje w Lizbonie. Pokazywał swoje prace też w Belgii, w MoMie nowojorskiej, w londyńskim Tate. Nie identyfikuje się z żadną dyscypliną sztuki. Jest artystą wielu mediów, wielu form. Tworzy koncerty, instalacje, happeningi, używa różnych mediów po to, żeby wciągnąć widza w intensywną rozmowę na temat współczesnego świata. Your comfort and aristocratic preservation priorities, the simplicity of supremacy. I bought it. I bought Europe. Idiom w 2020 roku będzie wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, będzie to 30. edycja Festiwalu Malta, a więc edycja urodzinowa. Po drugie, idiom podsumowujący 10 lat Malty właśnie z tą częścią programu, czyli z tematami. I w 2020 roku do programowania idiomu zaprosiliśmy wszystkich kuratorów poprzednich edycji. Będą to wybitni, istotni, znaczący twórcy europejskiego teatru i tańca, tacy jak Romeo Castellucci, Tim Echels, Stefan Kegi, Lotte Vandenberg, czy Goran Iniac i Oliver Frilich. Każdy z nich zaproponuje jeden projekt, który złoży się na program idiomu. Będą to premiery, będą to projekty niepokazywane dotychczas w Polsce, rzeczy nowe. Będziemy zastanawiać się nad rolą sztuki, która wprowadza widza w inną rzeczywistość, która właśnie kreuje rodzaj utopii, kreuje rodzaj przestrzeni, gdzie możliwe jest doświadczenie rzeczywistości w innym wymiarze, głębiej, w sposób zaskakujący, gdzie można zastanawiać się nad sprawami, które niekoniecznie są obecne w życiu codziennym czy w rzeczywistości medialnej. Będzie to niewątpliwie unikatowe spotkanie po latach widzów i artystów, którzy byli już w Poznaniu, którzy zostawili też po sobie jakiś twórczy ślad w historii festiwalu.